Grzegorz Golec, witam. Moim Państwa gościem jest prezes Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Leszek Nowicki. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie Państwa, witam Pana redaktora. Jak możemy podsumować rok 2015 w Agencji Rozwoju Regionalnego? No, dla Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego to był kolejny rok dużej aktywności. Udało nam się zamknąć kilka ważnych projektów, zwłaszcza projektów finansowych, zarówno w zakresie udzielania pożyczek dla przedsiębiorców, jak i trudnego projektu poręczeniowego, który realizowaliśmy, i dokładnie na dzień 31 grudnia przypadło zakończenie tego projektu. Wszystkie wskaźniki dotyczące tych działań zostały przez nas zrealizowane, z czego się bardzo cieszymy, bo to oznacza, że te pieniądze, które były przeznaczone dla tarnowskich, nie tylko tarnowskich przedsiębiorców, do nich trafiły. No, a my cieszymy się z kolejnego sukcesu i to daje nam jakby dodatkowe punkty do tego, by starać się o kolejne dokapitalizowania naszych systemów pożyczkowych i poręczeniowych w tej perspektywie finansowej, pewnie w tym roku, które znowu będą trafiać do naszych firm lokalnych. Waszym zadaniem jest niejako też pomoc na dłoń dla tych naszych przedsiębiorców tutaj z regionu, małych i średnich firm. No tak, to jest właśnie nasza główna misja, czyli pomoc przedsiębiorcom w różnych wymiarach. Ja zawsze mówię, że ten wymiar finansowy, on jest najbardziej mierzalny, najbardziej widoczny. Łatwo go policzyć, zmierzyć, i my co roku wypuszczamy na rynek od kilku, czasem do kilkunastu milionów złotych. O tym się nie zawsze mówi, ale to jest jednak duża liczba jak na firmę tego typu. Duży zastrzyk też finansowy. Tak, raczej się spotykamy z dobrymi opiniami, nie mamy kłopotów sprzedażowych, jeżeli chodzi o nasze produkty, bo staramy się je tak konstruować, tak w cudzysłowie oczywiście, tak kroić, żeby było atrakcyjne. Oczywiście nie zawsze się da zrobić wszystko i odpowiedzieć na wszystkie wymogi, bo są też przepisy, które regulują pewne sfery udzielania pomocy publicznej. Niektórych rzeczy nie można ominąć, ale mówię, robimy wszystko w ramach przepisów, aby to były jak najbardziej atrakcyjne produkty. I tak, jeżeli mówimy o systemach poręczeniowych, to cena 100 zł za poręczenie nawet do 5 czy 10 lat, no jest to coś, co wręcz jest niespotykane na rynku, a myśmy się na to zdecydowali właśnie dlatego, że no, taka jest potrzeba przedsiębiorców. Dużo firm zwraca się właśnie z tą formą, żeby pożyczyć im pieniądze, żeby po prostu pokierować ich działalnością, bo wiemy, że trudne są czasy tutaj na rynku tarnowskim i nie tylko. Tak jak powiedziałem, po pierwsze nie mamy kłopotów sprzedażowych, po drugie te produkty są atrakcyjne, stąd też liczba przedsiębiorców, która się do nas zgłasza, jest duża. Większość z nich, zdecydowana większość z nich, zostaje pozytywnie załatwiona, w tym sensie, że ich wnioski są rozpatrzone pozytywnie. No, tam, gdzie no, są pewne problemy, staramy się pomagać, wyciągamy pomocną dłoń. Zespół do spraw funduszy pomocowych i pożyczkowych służy pomocą, informacją. No, staramy się wychodzić do przedsiębiorców z tymi przysłowiowymi otwartymi rękami. Bardzo chcemy, żeby korzystali z naszych produktów i żeby jak najwięcej tych pieniędzy, środków finansowych do tarnowskich przedsiębiorców trafiało. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego to nie tylko fundusze pomocowe, to też wszechnica edukacyjna. Tak, mamy takie trzy osie działalności główne. Jedną z nich jest kształcenie ustawiczne. Kontynuujemy tą działalność, staramy się ją rozwijać, standaryzujemy ją. Udało nam się uzyskać certyfikaty, które pozwalają nam aktywnie uczestniczyć w programach ogólnopolskich. Jesteśmy jedną z kilku firm, która posiada małopolskie standardy edukacyjne. To jest certyfikat, który, mówię, uprawnia już do przeprowadzenia szkoleń nawet na poziomie ogólnopolskim.
Staram się rozwijać tą ofertę, trafiać do przedsiębiorców. Przedsiębiorcy też korzystają, ale nie tylko przedsiębiorcy, również osoby bezrobotne, jak i ci, którzy są zatrudnieni, ale dokształcają się, korzystają zarówno z naszych studiów podyplomowych, jak i różnego rodzaju szkoleń, które prowadzi. Przyglądając ofertę, można wspomnieć o asystencie rodziny, opiekunie dziennym. To też taka nowa forma. Mamy takie szkolenia, one są akurat skierowane do kadry zajmującej się pomocą społeczną. No są to formy, które odpowiadają jakby na to, co się dzieje w zakresie reform prowadzonych w pomocy społecznej. Te kursy też prowadzimy, realizujemy je na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, bo jesteśmy jedyną firmą w regionie, która posiada część certyfikatów uprawniających i jest akredytowana w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o te inne kursy, które cieszą się takim dużym zainteresowaniem? Kadry, płace, widzę tutaj, jest język migowy, nawet podstawy obsługi komputera. Tak, no oferta jest szeroka. Od, tak jak pan redaktor wspomniał, takich zagadnień jak język migowy, poprzez kadry i płace do studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowości oraz BHP. Więc jakby wszystkie te szkolenia mają jak pełne obłożenie, natomiast no, w moim przekonaniu dużym zainteresowaniem ciągle cieszą się ze względu raz na cenę, dwa jakby potrzebę rynkową, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny. I stanowicie też taką formę pomocy jak grunty, można bać je grunty, jedyna rzecz to, że są poza Tarnowem, są zainteresowania takimi gruntami pod inwestycje? Zainteresowanie jest. My mamy grunty na terenie strefy w Wojniczu, tam prowadzimy ciągle jakby scalanie gruntów i oferujemy je inwestorom. W tamtym roku udało nam się z własnych środków, własnym wysiłkiem finansowym przygotować dwa kolejne obszary, które mam nadzieję w tym roku uda się zaoferować skutecznie inwestorom, w tym sensie, że zakupią bądź wydzierżawią grunt i rozpoczną inwestycje w najbliższym czasie. Jest to działanie żmudne ze względu na to, że no taka cecha Galicji, że te grunty są rozdrobnione, własności na dzień dzisiejszy w stanie w takim, że czasami ciężko tego właściciela znaleźć, na to nam najwięcej czasu tak naprawdę schodzi, ale robimy to ze względu na to, że jest taka istotna potrzeba, no chcemy działać na tym polu inwestycyjnym, czyli pozyskiwanie inwestorów dla subregionu tarnowskiego. Ale strefa ekonomiczna to też takie jakaś wartość dodana, bo są ulgi dla tych przedsiębiorców. Czy akurat Wojnisz nie strefą ekonomiczną, tylko takim klasycznym SAG-iem. Ma to swoje dobre strony, to znaczy w tym sensie, że pozwala na większą elastyczność w zakresie inwestycji i zatrudnienia, no, kosztem pewnych też plusów, no, coś za coś. Ale to jest atrakcyjne miejsce do inwestowania, zarówno ze względu na cenę gruntów, jak i na kwestie lokalizacyjne, łatwość dojazdu i prowadzenia stamtąd biznesu. Także pracuje się tam dobrze. Będziemy kontynuować to również w tym roku. Tak zdecydowaliśmy jako zarząd. Miejmy nadzieję z powodzeniem. No, głęboko wierzę w to, że uda się kolejnych inwestorów do Wojnicza przyciągnąć. Miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo za rozmowę i przypomnę, że moim i Państwa gościem był prezes Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Leszek Nowicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie redaktorze.